Dziękujemy bardzo, że przyjechaliście do nas. Będzie z nami nasza kamerka kręciołowa, także uśmiech do kamery. Dbajcie o siebie bardzo, liderzy. Patrzcie na to, co się tutaj dzieje. Pamiętajcie, że ogólnie tu nie chodzi o to, żeby wyszukiwać was Rambo i ludzi, którzy potrafią wszystko. Ci, którzy potrafią wszystko, niech będą dla tych innych wsparciem. Liczy się grupa. Od początku, od tego momentu, aż do końca, kiedy wylądowali certyfikaty, liczy się grupa. Taką chcemy mieć ekipę na przystanek Łucok, bo to jest nam potrzebne. W związku z tym także zgłaszacie do nas śmiało wszelkiego rodzaju wasze słabe momenty. Nie krępujcie się, na tym to też polega, że grupa musi być czytelna. Musimy wiedzieć, jeżeli wam coś nie styka, to żebyśmy się wcześniej o tym dowiedzieli, dobrze? I pamiętajcie, żółta koszulka jak ojciec i matka, od tej pory słuchacie ich, nie dyskutujemy, bo dyskusja rozwlecze to spotkanie na tydzień, a nie mamy tyle żarcia, żeby wam go dawać przez tydzień. Mamy tylko do niedzieli, nie, też nie styknie, też może być ciężko. I rozpoczęliśmy, moi drodzy, ostatnie w tym roku szkolenie 2016 roku, szkolenie pokojowego patrolu. Pogoda jest dla nas łaskawa, przewidują, że będzie plus nawet 12 stopni, chociaż jest odczuwalny wiatr, ale jeszcze kilka dni temu naprawdę było mroźnie. Będziemy ze sobą cały piątek, całą sobotę, soboty na niedzielę, nasz tradycyjny egzamin, który ma pokazać, w jaki sposób działają jako grupa. Na razie jeszcze się nie znają, będą się uczyli swoich imion. Dzisiaj po raz pierwszy w naszych szkoleniach robimy coś zupełnie nowego, a mianowicie nie będą nosili swoich plecaków, to my im zafundowaliśmy na te szkolenia plecaki, aby przepakowali się ze swoich najbardziej potrzebnych rzeczy, wzięli je ze sobą. Chcemy już ich uczyć, aby także mogli mieć w głowie poukładane, co tak najbardziej potrzeba, kiedy się chociażby chodzi po polu stokowym. Pokojowy patrol ma swój plecak, ma swoje najbardziej potrzebne rzeczy, więc żeby to wszystko tak poukładać i wziąć to, co się może naprawdę przydać. Dzisiaj ich czeka mnóstwo zajęć, mnóstwo wędrówek po okolicy, zanim dojdziemy do nas, do naszego centrum. Cieszę się, że kolejne szkolenie, tak bardzo liczne. Jak zobaczycie, są ludzie bardzo młodzi, są ludzie, można powiedzieć, w wieku słusznym, a więc pokojowy patrol przyciąga bardzo, bardzo, bardzo różnych ludzi, aby przeżyć i przygodę życia, ale także nam niezwykle pomóc. Widzę, że w ruch poszły już wreszcie czapki z uszami, a więc istotnie, pogoda jest taka, że sprawia wrażenie, że może być chłodno, ale oni się za moment będą ruszali. Dziękuję bardzo, że oglądacie i dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy przyjechali. Zaczęliśmy nasze kolejne szkolenie, ostatnie w tym roku. Tutaj z Warszawy, na co dzień uczy się w Technikum Architektoniczno-Budowlanym. Do pokojowego patrolu na szkolenie zgłosiłam się dlatego, że poznałam już wcześniej parę osób z pokojowego patrolu i są to naprawdę pozytywni ludzie. Na Woodstocku byłam, bardzo mi się podobało i uważam, że to jest naprawdę bezpieczna impreza. Przyjechałem tutaj na patrol, żeby poznać ludzi, zrobić coś fajnego. Nie to, co na co dzień, czyli praca, ale żeby poznać ludzi, zrobić z nimi coś fajnego i żeby pomóc troszkę innym, żeby mogli się bawić, żeby impreza, która się odbywa w sierpniu, na której jeszcze nie byłem, ale będę, bo mi to obiecali jako patrolowiec, żeby się odbyła, żeby wszyscy się dobrze bawili. Wiem, że będę pracował, o to chodzi. Chciałem coś zrobić, nie za kasę, ale dla ludzi. Na co dzień jestem architektem. Przyjechałam tutaj, ponieważ chciałam się nauczyć udzielania pierwszej pomocy. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz i każdy powinien umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Nie ma takiej sytuacji, nawet na ulicy, jeżeli zauważymy, że coś się dzieje, powinniśmy umieć pomóc i zrobić to dobrze i sprawnie. Przystanek Woodstock, uważam, że to jest świetna przygoda, żeby nauczyć się pracy w grupie, współpracować z innymi ludźmi, również przeżyć fajną przygodę, poznać nowych ludzi oraz cieszyć się i miło spędzić czas. Na co dzień jestem studentką Uniwersytetu Medycznego z Lublina, a przyjechałam tutaj, aby móc jeździć na Woodstock, wspierać innych oraz nauczyć się pracy w grupie. Byłam na ostatnim, 22. przystanku Woodstock. Było super, było świetnie, impreza jest cudowna, ludzie wspaniali, praca też była cudowna. Na co dzień pracuję, wychowuję trójkę dzieci, cudowną rodzinę, psa ze schroniska. Wybrałam się, bo czas coś zmienić, dzieci dorastają.
postanowiłam coś zrobić dla siebie, dla innych i myślę, że to jest okej, będzie fajna przygoda. Kupa ciężkiej pracy, ale bardzo satysfakcjonującej. Udało mi się dobrze powiedzieć. Na co dzień pracuję jako produkt manager. Przyjechałam tu dlatego, że chciałam się sprawdzić. Jestem wolontariuszem w schronisku i stwierdziłam, że to troszeczkę za mało. Chciałabym zrobić coś jeszcze w swoim życiu. Mam nadzieję, że będzie to przygoda mojego życia. Nie bój się marzyć i nie bój się śmiać. Nie bój się kochać i nie bój się śnić. Uświadom sobie, że możesz tak żyć. Co dzień pracuję w agencji eventowej, organizuję koncerty, festiwale i tak jakby pomysłem na udział w całej integracji, w całym kursie na wolontariusza pokojowego patrolu było to, że chciałem się przede wszystkim poznać nowych ludzi, a po drugie rozwijać się zawodowo, żeby poznać nowe strategie logistyczne, operacyjne pod kątem rozwoju osobistego w zawodzie jako producent eventowy, żeby zdobywać nowe doświadczenia. To jest dla mnie najważniejsze. No i przede wszystkim to jest genialna przygoda, spotkać nowych ludzi, spędzić miło czas. Myślę, że to jest rewelacyjne. I w tym kierunku chciałbym zmierzać. Pochodzę z Gdańska, mieszkam w Krakowie, studiuję psychologię na drugim roku. Na Woodstock jeżdżę od roku 2011. Zaczęłam tam jeździć z mamą i od tamtej pory miałam tylko roczną przerwę, kiedy mnie tam nie było. Stwierdziłam, że chciałabym tę atmosferę poczuć z drugiej strony i stać się częścią jak gdyby organizacji festiwalu. I już za tym szóstym razem po pięciu, no to już trochę jest. Właśnie tak zadziałać bardziej realnie niż jako uczestnik. Przyjechałam z Łodzi, studiuję na administracji. W tym roku kończę piąty rok i postanowiłam sprawdzić się jako wolontariuszka w pokojowym patrolu. Będzie to pierwszy Woodstock w moim życiu. Mam nadzieję, że nie tylko będę się dobrze bawić, ale także ciężko pracować i wspomagać patrolowców. Доброго дня. Мене звати Наталя, я на навчання до медичної допомоги «Патруль миру». Від акції «Серце до серця» приїхала з України, з Луцька. Мені тут дуже-дуже подобається, ми проходимо вже друге завдання. Наша команда прийшла першою і надіюсь, що всі наступні завдання будуть також дуже цікаві. І наша команда не буде відставлятися і буде проходити все перше, і все буде круто. Дякую всім організаторам. Привіт, мене звуть Оля, я приїхала з України, з міста Луцька, навчаюся в університеті. На польському Woodstocku минулого року я була як глядач, а цього року вирішила взяти участь як волонтер. І саме тому я сьогодні на цій школі і дуже рада, що тут опинилася. Всім привіт, мене звати Ріна, я приїхала з України, з міста Києва. Я перший раз на Woodstocku, багато про нього чула, тому мені цікаво випробувати свої сили тут і поїхати волонтером на Woodstock. Мене звати Софія Оксана, я працюю в Ірпінській міській раді, взагалі в службі оперативного моніторингу та взаємодії з правоохоронними органами. Є членом та взагалі волонтером фонду, благодійного фонду «Серце до серця». Я зараз проходжу навчання в патрулі миру. У нас вже проводили кілька занять саме по роботі, по в команді, як ми разом співпрацюємо, як, незважаючи на те, що ми спілкуємося різними мовами, ми все ж таки маємо можливість знаходити спільну мову і разом проходити різні завдання. Це неймовірно корисно і я вважаю, що воно допоможе нам в майбутньому, як і нашій професійній підготовці, так само ж і волонтерській діяльності задля добра, тому що це важливо в майбутньому в прогресі наших різних країн. Przyjechałam z Mińska Mazowieckiego, na co dzień pracuję w biurze jako sekretarka. Pracę pokojowego patrolu stwierdziłam, że chciałabym podjąć, bo byłam już na początku tak dwa razy, było świetnie i jestem pewna, że jak będę na to patrzeć z tej drugiej strony, też będzie wspaniale i będę mogła pomóc i będę się super z tym czuła. Nie bój się płakać, nie bój się bać, nie bój
się marzyć, nie bój się śmiać. Nie bój się kochać, nie bój się śnić. Uświadom sobie, że możesz tak żyć. Na Woodstocku jeszcze nie byłem, ale postanowiłem, że chciałbym wstąpić do pokojowego patrolu, ponieważ lubię w sumie pomagać innym ludziom. No i myślę, że to może też dużo mi dać, te takie szkolenia prowadzone między innymi przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na co dzień zajmuję się produkcją teledysków oraz aktualnie uczę się w klasie organizacji reklamy. Na Woodstocku byłam 3 razy i tak sobie pomyślałam, że świetnie się bawiłam, ale chciałabym coś oddać temu Woodstockowi, dlatego że wielu ludzi pracowało na to, żebym ja się dobrze bawiła. Dlatego właśnie zdecydowałam się dołączyć do pokojowego patrolu. No i też uważam, że to jest bardzo dobre doświadczenie życiowe, bo bardzo wiele możemy się tutaj nauczyć, możemy nauczyć się pomagać w sposób zabawy, czyli nie czujemy się tutaj tak jak w szkole, że uczymy się i jest to dla nas trudne, tylko przez zabawę możemy właśnie przyswoić sobie tą wiedzę i myślę, że to będzie nam przydatne na co dzień. Będziemy mogli komuś pomóc nie tylko na Woodstocku, ale również w życiu codziennym. Na co dzień studiuję filologię angielską, a na przystanek Woodstock chcę jechać dlatego, bo moja kuzynka jeździ, mi już zachęca od 2 lat, żebym pojechał razem z nią. Już też była na pokojowym patrolu, to też mnie już wysłała i tak to. I mam przyjemność oznajmić wam, że punkt z tratwami był waszym ostatnim punktem. Pokonaliście trasę, za co dla was ogromne brawa. Owacja! Pracuję. Na Woodstocku byłam 15 lat temu, czyli to są jeszcze żary. Bardzo mile to wspominam, świetny klimat. Teraz chcę odświeżyć trochę swoje wspomnienia. Będę w zupełnie nowej roli. Jestem tutaj z inspiracji mojej koleżanki, która podpowiedziała mi, że warto się nauczyć udzielania pierwszej pomocy. To jest bardzo fajne doświadczenie, fajnie. Dlatego chciałabym spróbować swoich sił w wolontariacie i dlatego jestem tutaj i mam nadzieję, że spotkamy się w sierpniu. Początki były trudne. Myślę, że odnalezienie się w zupełnie nowej sytuacji. Było zimno, trochę nieprzyjemna pogoda, ale później stopniowo w ciągu kolejnych zadań. Myślę, że fajnie mogliśmy się razem złączyć w siłach, razem rozwiązywać zadania. Są one tak rozplanowane, że nie ma przestojów, nie ma nudy, zawsze coś się dzieje, mamy mnóstwo zadań. Fajne są otworzone warunki, które możemy spotkać też na festiwalu. Także myślę, że będziemy świetnie przygotowani do swojej roli. Obecnie studiuję, chociaż też troszeczkę pracuję w redakcji, jestem grafikiem. A jeśli chodzi o Woodstock, to namówiła mnie do tego moja dziewczyna, żebym spróbował, która już jest w pokojowym patrolu i w sumie stwierdziłem, czemu nie, lubię takie rzeczy, pobawię się troszeczkę i przy okazji czegoś nauczę. Radzimy sobie w miarę sprawnie, fizycznie czasami nieco gorzej, a jeżeli chodzi o takie typowo teoretyczne aspekty, tudzież takie działania w grupie, to kiedy się wyuczymy jakiegoś schematu, naprawdę nieźle nam wychodzi. Привіт, я Таня, приїхала з України, а саме з Волинської області, місто Луцьк. Навчаюся в Східноєвропейському національному університеті, де й почала займатися волонтерством. Дуже зацікавило, захотіла приїхати, попробувати і задоволена.
Byłaś na przystanku Woodstock? Wiesz, co to jest za festiwal? Byłaś czy jeszcze nie byłaś? Na Woodstock jeszcze nie była, ale chcę потрапити. Привіт, мене звати Наталя. Я приїхала до вас зі Львова. Я є волонтером благодійного фонду «Всеукраїнське серце до серця». Мені дуже приємно знаходитися тут, в Садовому Млині. Весь період школення і вчора, і сьогодні дуже цікаві завдання, які вся наша група з радістю виконувала. Дуже приємно і корисно в будь-якому випадку в житті, коли ти можеш надати першу допомогу, і коли людина може в екстрених ситуаціях реагувати. Подобається чи взагалі місце і спосіб цього школення? Так, дуже подобається це місце, дуже хороші, привітні інструктори, дуже подобається школення, але мало, хочу ще. Właśnie to, że byliśmy razem, pozwoliło nam tutaj zagrać Doga! Poczak mam, czy ja w ręku broń, ręce do góry, bo strzelam. Chodź ze mną, pójdziemy po nich. Nie bój się, przecież nie idziemy po nic. Chodź ze mną. Przyjechałem tu, bo namówił mnie kolega i oceniam, dobrze się tutaj bawię i dużo wiedzy chłonę po to, żeby pomóc innym. Przyjechałam dlatego, żeby poznać fajnych ludzi i zobaczyć, jak tutaj jest od środka, jak wszystko wygląda organizacyjnie. No i póki co mamy dzisiaj drugi dzień szkolenia, jesteśmy już w połowie tego drugiego dnia, także bardzo dużo już tam mamy za sobą, bardzo fajnie wszystko jest zorganizowane, wszystko w praktyce jakby tutaj poznajemy, także super, polecam każdemu. Nie byłam nigdy na przystanku Woodstock, za to dużo słyszałam, bardzo pozytywnych opinii, nie miałam okazji nigdy się wybrać, natomiast stwierdziłam, że fajnie byłoby połączyć jedno z drugim i zobaczyć, i pojechać i na Woodstock, i przy okazji zobaczyć organizacyjnie właśnie, jak to wygląda od środka, od kuchni. Jestem przedsiębiorcą, byłem w tym roku na Woodstocku i jestem pod gigantycznym wrażeniem, jak wspaniałą społeczność tworzą ludzie z pokojowego patrolu. Każdy nowo poznany człowiek z tej rodziny jest czymś dla mnie tak niesamowitym, że postanowiłem przyłączyć do tej społeczności. Szkolenia są fajne, przypominają mi czasy młodości, kiedy jeździłem na obozy harcerskie. Także podejrzewam, że tak samo będę miło wspominał to szkolenie, jak i obozy harcerskie. Studiuję pielęgniarstwo w Warszawie. Przyjechałam tutaj, bo chciałam być w pokojowym patrolu, dlatego że od lat, od dziecka jeżdżę na festiwal Woodstock i chciałam teraz zobaczyć go z innej strony. Jak dotąd szkolenie bardzo mi się podobało. Jest mnóstwo zadań praktycznych, możemy się też dowiedzieć czegoś w teorii, przećwiczyć to później w terenie, także naprawdę na plus, super. Pracuję w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Na przystanku Woodstock nigdy nie byłem, ale w swoim życiu właściwie już osiągnąłem wszystko, w związku z tym postanowiłem coś zmienić i mam takie wyzwanie, żeby przystąpić do pokojowego patrolu. Ciężko jest, te dwa dni to po prostu czasami nie pamiętam, jak się nazywam, ale dam radę. No ja jestem tak, najstarszy zdecydowanie z nich wszystkich. Próbuję dać do tego, dotrzymać im kroku. Dajemy radę jakoś. Myślę, że będzie coraz lepiej tylko. Na co dzień buduję turbiny wiatrowe. 7 razy byłem już na Woodstocku i postanowiłem coś w końcu zmienić. I stanąć trochę troszeczkę z drugiej strony barykady, bo czerwoni i cała orkiestra i cała fundacja dużo mi pomogli na Woodstocku i poza nią i chcę być razem z nimi w tej całej rodzinie.
Ze swoją grupą już jesteśmy dość zżyci, ale egzamin moim zdaniem pokaże na to, jak bardzo. I my się zdaje, że jutro rano wszyscy będziemy się rozstawali z łzami w oczach. Zawsze mówimy, że pogoda bardzo determinuje to, co się tutaj dzieje, jak się grupa ze sobą jeszcze lepiej potrafi zgrać. Właśnie zaczął padać deszcz. Nie jest zimno, to na szczęście, ale ten deszcz będzie, podejrzewam, z nimi już do końca, do ich egzaminu, a egzamin rozpocznie się wieczorem. Powoli, powoli grupy istotnie zaczynają być coraz bardziej zgrane ze sobą, coraz bardziej lider, który jest przez nich wybrany, no może sprostać wszystkim zadaniom, wszystkim wyzwaniom, ale tak naprawdę, jak sami mówią, egzamin będzie wieczorem i wtedy będzie można jednoznacznie stwierdzić, czy kolejna grupa pokojowego patrolu jest super przygotowana na najpiękniejszy festiwal świata, jakim jest przystanek Woodstock. Piękna pogoda dzisiaj, ale to jest jak zwykle niedziela, czyli ostatni
dzień naszych szkoleń. W pięknej pogodzie rozstajemy się, widzimy się na finale, widzimy się na przystanku Woodstock, ale to oznacza, że kolejna grupa ludzi ukończyła nasze szkolenia, kolejna grupa ludzi jest przygotowana do tego, aby pracować w zespole, ale także udzielać pierwszej pomocy. Jesteśmy dumni z tego, że od wielu, wielu, wielu lat możemy w ten sposób spotkać się z młodymi ludźmi i nie tylko, aby zechcieli coś od siebie dać dla bezpieczeństwa, dla wspólnej sprawy, dla tak wspaniałych idei jak chociażby przystanek Woodstock. W tej pięknej pogodzie żegnamy się z Wami, wchodźcie na nasze strony, oglądajcie opowieści o pokojowym patrolu i zgłaszajcie się już w przyszłym roku. Ruszamy wczesną wiosną. Cześć, siema. Stawiam dumnie, stawiam kroki tak jak umiem. Jest wiele grup, którymi przez życie idzie człowiek i do jedno z nich mapy mam pochowane w głowie. Krok za krokiem stawiam dumnie, bo lubię to co robię, bo robię to co lubię. Siema, przyjechaliśmy, słuchajcie, do Szadowa na szkolenie. Nikt nie wiedział czego się spodziewać, ponieważ z założenia tutaj wszystko się zmienia, jak w kalejdoskopie. Totalne zaskoczenie, absolutnie fenomenalne wydarzenia, które zaskoczyły nas, żeśmy biegali po nocy, w ciągu dnia, w wodzie, niezależnie od temperatury, czy padało, dnia i nocy. Robić wszystko. Zabrakło trochę czasu na sen, ale tutaj nikt nie śpi, bo tutaj wszyscy pracują. Wszyscy pracują, bo jest świetna inicjatywa, świetna sprawa i dzięki temu zobaczymy się w tych samych zespołach później na Woodstocku, na finale i zrobimy jeszcze lepszą robotę. Spaliśmy krótko, ale ciągle z uśmiechami na twarzy, w pełnym uderzeniu. Naprawdę było genialnie. Każdemu polecamy. Będziemy głosić tą melodię tak. do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dosłownie w przenośni jedna wielka rodzina. I dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy do nas przyjechali Szadową, niedaleko Widzyna, niedaleko Malborka, niedaleko Gdańska i cieszymy się, że jesteście razem z nami, bo od przyszłego roku zaczynamy kolejne szkolenia. Było dłużej? Było. Siema! Siema! Siema!